Po tym, gdy we wtorek Katowice ogłosiły plan wprowadzenia zmian w polityce parkingowej, w internecie rozgorzała dyskusja na ten temat. Najbardziej niezadowoleni z proponowanych stawek są przedsiębiorcy, którzy za abonament uprawniający do parkowania w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania będą musieli zapłacić 900 zł miesięcznie, a nie jak dotychczas 250 zł. No chyba coś komuś na głowę spadło. No tak szczerze, no bo powiedzmy 900 zł miesięcznie czy 1000, no to jest kupę kasy. No. To skąd ja mam klientowi dołożyć to do rachunku, dopisać do paragonu? Normalne, że to idzie w kierunku, żebyśmy się stąd chyba wynieśli. No bo to innego ja tu założenia nie widzę. Bo tu cały dzień musimy parkować, bo wiadomo, że ten towar trzeba przywieźć, rozładować. A nieraz po prostu to jest tak, że braknie, no to się trzeba zaś jechać. No jeżeli będę musiał płacić więcej, no to oceniam to gorzej. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wykupienia tzw. kopert w cenie od 500 do 1500 zł w zależności od strefy i tego, czy miejsce rezerwowane jest czasowo czy całodobowo. Obecnie koperty kosztują 250 lub 400 zł. Stawki zaproponowane wynikają z konsultacji społecznych, jakie przeprowadzaliśmy w 2021 roku. Są one nieco wyższe od tych stawek, które wtedy były w tym wachlarzu, z którego mogli wybierać mieszkańcy, ale to też wynika z tego, że inflacja nieco podniosła ceny poszczególnych usług. O czym najlepiej wiedzą przedsiębiorcy, którzy nie tylko zmagają się na co dzień ze wzrostem cen za media, ale również nowym i nie do końca dopracowanym systemem podatkowym w Polsce. W Katowicach jest zarejestrowanych ponad 50 tysięcy firm, stąd przedsiębiorcy są zdziwieni brakiem jakichkolwiek ulg w nowej polityce parkingowej miasta. Zrobiliśmy analizę dotychczasowego stanu, który nie był najlepszy, jeśli chodzi o proporcje pomiędzy mieszkańcami a kopertami dla przedsiębiorców i przedsiębiorców, którzy korzystali z centrum miasta. Nie jest to ostateczne rozwiązanie, natomiast na dzień dzisiejszy jest to stawka wyjściowa. Nowa polityka parkingowa w Katowicach zostanie wprowadzona najwcześniej na przełomie listopada i grudnia 2023 roku.